Drodzy widzowie, po raz kolejny dzisiaj się słyszymy. Jestem w tej chwili w małym miasteczku. Przyszedłem tutaj, ponieważ kiedyś znalazłem ten opuszczony kościół. Tak, dokładnie kościół, widać go zresztą powolutku. I idę go zwiedzić po prostu. Byłem tu kiedyś, ale to tylko tak na chwilę. Nie wiem, do czego obchodził. No w każdym razie jest opuszczony, zniszczony. Na zewnątrz może tak nie wygląda, ale wewnątrz jest no masakra. Zobaczycie, jak to wygląda, jak wejdę do środka. Potem mogę, może jak będzie chwilę czasu, jeszcze oblecieć. W każdym razie jest to bardzo stary kościół. Jak widać, obrośnięty, nie, nikt tutaj nic nie pilnuje. Ja tutaj już wchodzę sobie. Coś mi lampka, nie wiem, licho świeci, bo się ładowała bateria. W każdym razie, jak mówię, schody. Tutaj jakaś torebka damska. Nie wiem, czy były toalety, czy coś, nie wiadomo. Widać jakieś tam sklepienie robione. Coś nie wiem, co to w ogóle, do czego to miało służyć, bez sensu. Może jak wszędzie w Niemczech kible zrobili, w kościele też. Idziemy dalej. Kurwa, dalej to tak to wygląda. Wiecie, tu dużo nie zobaczymy, bo wysokie sklepienie jest, no, co na to poradzę. Ale po prostu coś tam zawsze można będzie przyuważyć. Schody. Lepiej, bo schody prowadzą, tym razem są schody, ale prowadzą donikąd. Nie wiem, coś tu było, jakieś tam mównica, czy tam jak to się tam nazywa. Główny chyba ołtarz kiedyś był. Oczywiście wszystko zniszczone, lub rozgrabione. Troszeczkę chujowo widać będzie, bo jest ciemno. No ale dobra, no co na to poradzę. To oczywiście przeważą ci, co, tym, co się w domu nie chce siedzieć. I tam inni ognisko palą, coś tutaj robią. One znak przynieśli. O proszę, kurwa. Nawet tutaj jakiś napis. Nie będę głośno mówił, co jak, ale wiadomo, że to lewizna. Przyłazi. Lewuchy. Widzicie, wszystko jest rozpierdolone. Wszystko się wali. O, tu następne schody, które jeszcze są. A za chwilę pierdolną ich nie będzie. No i oczywiście co? Standardowa lodówka. Kurwa, ja nie wiem, czy oni chyba zakochani są w tych lodówkach. No może wcześniej nie mieli. Mamy tu coś? Nocnik. Kurwa. Z takimi drzwiami nocnik. Jakiś chyba historyczny. Dobra. Dobra, zapierdalam dalej. Następne pomieszczenie, właśnie tu, gdzie te schody prowadzą, taki się jest. Kurwa, piec, chuj wie, ja pierdolę. Nie wiem, kurwa. Tylko przejść po tym głównym. A, no tak. Gdzieś te schody też prowadziły. Tam prosto, ale mówię, prowadziły, bo już nie prowadzą.
chwilę. Dobra, lecimy dalej. Kurwa, nie można tu przejść. Tu coś było zamurowane. Jak mówiłem, no... z gliszcza. Stoi, bo jest murowany, był drewniany, bo tam się dawno rozpierdolił. Dobra, idę dalej. Zwierza, głównie chcę wejść na tą wieżę, nie wiem, czy mi się to uda. A może dam radę, kurde. Spróbuję to ogólnie chwycić jakoś, ale to będzie ciężko. Mówię, no to tak... No nie jest duży kościół. Jakoś bardzo tam... No po prostu taki tam był pewnie regionalny. Jakiś kościółek taki. Wyznania nie wiem jakiego, nie będę wnikał, bo to nie ma znaczenia. No, u góry już widzicie. Prześwit. No to już chuj w ogóle, nie? Dobra. Widzicie, no i napisy. Jeszcze może z tej strony rzut zrobię. O, napisy pierdoły. Przepraszam dzieciaki, bo tu raz widziałem to. Tutaj też już nie ma dachu. Mur pęka. No nie, po prostu to będzie do skasowania i tyle, nie? O kurwa. Myślałem, że jakieś podziemia, a tu tylko piecyk do ogrzewania. O chuj, wypierdalasz. Tu nieprzyjemnie. Poczekajcie chwilę. Dobra, chodzimy na górę. Pierdolę, to ciekawie. Kurwa, dalej nic nie ma. Słuchajcie. Na górze. Teraz fajnie wszystko widać. Wy kurwiście. No ale nie mogę nigdzie więcej wejść, ani zejść. Dobra, spróbuję stąd jakoś się wymiksować. To jest tak. No jakby ktoś się pytał. To tam jest pomieszczenie jakieś, ale nie ma możliwości wejścia. Tam widzieliście wcześniej to. Schody są wygryzione. Czy grożą z obalaniem? Nie wiem. Nie myślę o tym. Po co? Coś tam jest. Aha, tam jest wieża chyba. Chyba z drugiej strony wejść tam można. Widzicie, mury popękane. To wszystko wygląda. Jedno jest pewne, tego już nikt nie będzie odbudowywał nigdy. Niemożliwe to jest po prostu. Można by przerosły jakąkolwiek inwestycję. Gdzie jak. Także... Można powiedzieć, że to jest tak utrwalone na szybko, żeby był. Dobra, wchodzę tutaj. Aha. Tu było wejście.
Jest co, nie wiem, co te płyty oznaczają. Nie ma roku, tylko nie wiem, plus 29 się. Może to księża, może ktoś, nie ma pojęcia. Widzicie, wejście zamurowane. To jest druga taka tablica. Tablice. Był tu napis, jest ciężko czytać napis. Jest zniszczony po prostu już czasem, czy tam wilgocią. Tu też jest, widzicie, napis. Są napisy, ale no co z tego. Najpierw ten jest tutaj jeszcze zachowany. To umieć po niemiecku, może sobie go tam przeczytać. Dobra. O, proszę, no, pewnie. No i śmieci jak zawsze, nie? No, po prostu to jest taki tam klub dla wszystkich w tej chwili. Dobra. No, zobaczymy, czy tu się da w ogóle wejść. Startujemy dalej, tu jakaś menda coś przyniosła. Jakiś flejtuch. Ja po prostu próbuję wejść gdzieś, gdzie nie można. To jest z tyłu kościoła, taki kawałek tam. Kurwa, nie wejdę. Nie ma pierdole. Się kurwa nigdzie nie wejdzie. Patrzcie. Jest kurwa ściana. Oni to po prostu kurwa zamurowali. A tam jest wieża u góry. Kurwa, się na tą wieżę wejść. Skurs. No ni chuja. Kurwa, jest tam wejście na wieżę. Wiem, w którym miejscu, ale ja wiem. Tam, gdzie byłem wcześniej. Właśnie. No właśnie tam jest. Ale kurwa, nie wiem, czy tam wchodzić. Ale wiem, że wchodzili, bo musieli wchodzić. Bo są napisy. Czy ktoś tam kiedyś musiał wejść jakimś cudem. Zamurowane tylko nie wejście, tylko wejście to było tutaj, kurwa. Aha, już wiem, po czym wchodzą. O tym. To kurwa, z czego to kurwa jest? Trochę ciekawi. Ryzykuję. Gromoliłem się po takim czymś. Mógłbyś tak specjalnie położył. No się trzyma dla słowa honora. Kto pierdolnie, to ja też pierdolnę. Dobra, wchodzę. A to coś tam chuj wie, co to jest. Mały rzucik. Jestem na górze. By nie było. Dobra, zapierdalam. Chyba się schody. O kurwa. Chyba się schody nie zarwią. Chuja, dalej nie wejdę. Jest przerwane. Tak, kurwa, ryzykuję jak skurwysyn. Kurwa.
się. To jest tak. Jest kurwa przerwa. Wiecie co? Chuja co jest. Zarmoliłem się tylko za darmo. A dalej tak nie wejdę. Bóg nie żyje. Bo dalej kurwa są schody zarowane. Ni chuja. No tak jest tam na dole. No nie wiem, czy widać dobrze. No. To naprawdę jest tak wysoko. Przynajmniej dwa piętra. Dobra. Muszę zejść teraz jakoś. Nie ma. Dobra, idę. Ale to jest spoko. Już nie powinno nic dziać. Idę do wejścia. Praktycznie to jest wszystko z ciekawszych rzeczy. Jednak to jest wszystko zniszczone, więc tu nie ma nic tam do rozczulania się. No chyba, że do zadumy. Ja wejdę tutaj. Wchodziłem innym wejściem. Myślałem, że może, ale nie. To tylko podłoga zarwana. Ja pokażę wam jeszcze dookoła ten kościół z perspektywy. Ulicy, znaczy ulicy, no na dworze, nie? No tak to wygląda. Idąc tutaj dookoła. Chodziło, ścieżka jest wdeptana. I ktoś popierdala non stop, albo ludzie, albo ktoś. Tak wygląda, widzicie tutaj. Wszystko obrośnięte. On musi stać... Takie ze dwie dekady już tak rozbite. Rozbity. I tu nic się nie interesuje, bo normalnie to kościół tak nie obrośnie. To tak by w dżungli było. Na razie lecę sobie. Tu znowu coś, jakieś okienko. No nie ma nic ciekawego z jednej strony, bo tu nie widać teraz. Byłem tu zimą, było lepiej, bo nie było tak wszystko obrośnięte. To jest główne wejście. Oczywiście to było zamurowane, sam widzieliśmy, nie wiem, byliśmy w środku, tam gdzie te płyty były. No. Tu też byłem, nie? Wieża. Ja z tej drugiej strony tu chciałem wejść, no i niby tam byłem.
Jakaś przebudówka, coś. O, u góry tam coś sobie widać. Nie wiem, co to było. No, standardowo jakieś tunele. Nie wiadomo co to i co to. Ale nie ma problemu, zaraz tu zerknę.